czyli idzie. Taśma poszła, poszła. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Na początek chcę was przeprosić, być może będzie słychać dźwięki z życia, z zewnątrz, no właśnie z prawdziwego świata, nie tego świata, w którym teraz uczestniczymy, tego świata wirtualnego, internetowego. Okno jest otwarte, ponieważ dzisiaj no wiosna, prawie że chyba z 18 stopni. A ja tutaj sobie siedzę, żeby parę słów powiedzieć. Oczywiście nie od siebie, moje własne widzimisię, nie ma tu żadnego znaczenia. Natomiast, no przepraszam was za to otwarte okno, ale być może każdemu z nas przyda się taki kubeł zimnej wody na głowę, wylany na serce, abyśmy wrócili do świata rzeczywistego, a nie zaklinali go, albo nie traktowali go w sposób niemalże magiczny. Też naszą pobożność naszej wiary, żebyśmy również w sposób magiczny nie traktowali. Ale co chodzi, jak co chodzi, gdzie chodzi, kto przychodzi, za to za chwilkę. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek, bo po prostu oglądany przez was. No będzie troszkę tego świata zewnętrznego słychać, ale żeby przejść od razu do meritum, jak to mówią Francuzi czy tam Niemcy, meritum, otwieram dzienniczek świętej Faustyny, który no wciąż w sklepiku mocsłabości.pl kupujecie, wciąż ten dzienniczek jest przez nas czytany, wciąż do niego wracamy. Tu jest taki bardzo ważny zapis, to znaczy dla nas Polaków być może bardzo ważny, jedno zdanie. Króciutkie, numer 1732, który być może ten zapis też czasami nie do końca sercem odczytujemy, ale tylko spoglądamy nań z zewnątrz. Pewnie domyślacie się, o co chodzi, to jest tak zwane proroctwo dotyczące Polski, czy nie wiem, proroctwo, nie proroctwo. No w każdym razie posłuchajcie, choć już pewnie nieraz słyszeliście. To jest numer 1732 z 6 zeszytu świętej Faustyny, który został zapisany w roku 1938, latem roku 38, a zatem no tuż przed wojną, przed wybuchem II wojny światowej. Święta Faustyna zapisała: gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Rozumiemy ten tekst, albo może nie rozumiemy. Czytamy go sercem, a może nie czytamy go sercem. Czy ja czytam go sercem, czy ja mam serce, a może ja nie mam serca. No właśnie, może ja nie mam serca. Wyjaśnijmy sobie te podstawowe kwestie, tematy, tę podstawową treść tegoż przesłania. Pierwsze pytanie, czy Polska jest narodem wybranym? Wiecie, że od narodu wybranego wymaga się dużo więcej, ponieważ naród wybrany dużo więcej otrzymuje. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie, dlatego od Żydów, narodu wybranego, Bóg wymagał, żeby przeszli przez pustynię, tę pustynną drogę, która trwała 40 lat. Wymagał od nich 40 lat pustyni. Tak więc miejmy świadomość tego, że bycie narodem wybranym wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i z podjęciem ogromnego wyzwania, bo naród wybrany przez Boga nie jest narodem, który ma się wywyższać ponad inne, to przecież wszyscy rozumiemy. Ale wywyższenie, jak tu mówi Chrystus, Polski, dokona się wówczas, jeżeli, tu jest ten tryb warunkowy, bardzo często stosowany przez Maryję w różnych objawieniach, jeśli, jeżeli, wszystko jest warunkowe, ponieważ uzależnione od naszej wolności, od naszego wolnej odpowiedzi danej Bożemu wezwaniu, Bożemu zaproszeniu. Polskę Chrystus szczególnie umiłował. A jeżeli posłuszna będzie, i tutaj mamy to słowo kluczowe, które ostatnio jest na różny sposób definiowane, negowane. Oczywiście posłuszeństwo bezwzględne, posłuszeństwo ślepe, posłuszeństwo również dokonuje się w pewnych ramach.
To są ramy, które ustalają, które są ustalane przez wiarę i rozum. Posłuszeństwo komuś, kto na przykład łamie zasady związane z prawem Bożym, kto łamie zasady związane z prawem moralnym, jest grzechem. To znaczy nie możemy być posłuszni komuś, kto działa w sposób moralnie zły i kto łamie Boże przykazania. I to jeżeli chodzi o posłuszeństwo w tym wymiarze takim negatywnym. Natomiast to polskie słowo posłuszeństwo jest genialne, ponieważ no, składa się z takich dwóch terminów. Posłuch. Pójście za czymś. Danie posłuchu. Usłyszenie czegoś i pójście za tym, co usłyszeliśmy. A zatem, jeżeli Polska będzie posłuszna woli Chrystusa, woli Bożej, a w Piśmie Świętym wolę Bożą pełni się przez bycie posłusznym nakazom Bożym, a pamiętajmy, że Chrystus w Nowym Testamencie daje nam Kościół i mówi do swoich uczniów, do apostołów, do pierwszych biskupów, kto was słucha, mnie słucha. A zatem Chrystus rzecze Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli będzie posłuszna, bo możemy być nieposłuszni woli Bożej. Oczywiście, że możemy być nieposłuszni woli Bożej, możemy mieć mnóstwo znaków, mnóstwo dowodów na to, że Bóg istnieje, tak jak Judasz otrzymał mnóstwo znaków, że Chrystus jest Mesjaszem. Przecież Judasz towarzyszył Chrystusowi przez 3 lata. Widział Jego cuda, nawet te najbardziej spektakularne, kiedy Chrystus uzdrawiał. Kiedy Chrystus podnosił nie tylko z upadku moralnego, ale podnosił dosłownie z grobu, wydobywał z grobu. Wskrzeszał zmarłych. Talita kum. Dziewczynko, wstań. No właśnie, jeżeli będzie posłuszna woli mojej, Chrystus mówi jakiej woli? Woli mojej, czyli już nawet nie chodzi o wolę Boga Ojca, ale wolę Jezusa Chrystusa. Wywyższę ją w potędze i świętości. Wola Jezusa Chrystusa. Kim jest Jezus Chrystus? Kiedy Jezus Chrystus okazał się Zbawicielem i kiedy Chrystus pokonał śmierć? Czyli kiedy doszło do największego wywyższenia Chrystusa? Najbardziej takiego spektakularnego moglibyśmy powiedzieć. Kiedy Chrystus naprawdę udowodnił, że jest Synem Bożym, a no wtedy, kiedy zmartwychwstał. Kiedy okazał się Jezusem, uwaga, miłosiernym, kiedy Jego serce zostało przebite pogańską, rzymską włócznią na krzyżu i wypłynęły z Niego krew i woda. To znaczy Chrystus mówi, jeżeli Polska będzie posłuszna woli mojej, czyli woli mego miłosierdzia, wywyższę ją, wywyższę ją w potędze i świętości. Teraz warto się zastanowić, co w języku biblijnym oznacza potęga i świętość, bo myśli Boga nie są naszymi myślami, ani Jego drogi naszymi drogami. Dlatego i potęgi i świętości nie możemy definiować po swojemu. Otóż, kiedy Chrystus okazuje największą potęgę, to znaczy taką potęgę, której już szatan nie jest się w stanie przeciwstawić. Po pierwsze wtedy, kiedy jest kuszony na pustyni i Chrystus na każde kuszenie diabła odpowiada Słowem Bożym. Nawet wtedy, kiedy diabeł mówi, skocz z tego urwiska, a przecież Bóg cię uratuje, a Chrystus mówi, nie będziesz wystawiał na próbę swego Boga. My czasami być może też wystawiamy Boga na próbę. Już mógłbym tu parę przykładów podać, ale może tutaj jakby takie 3 kropki postawię. Natomiast potęga Chrystusa objawiła się przez krzyż. Być wywyższonym w potędze to być wywyższonym na krzyżu, a zatem przez krzyż, a nie przez dobrodziejstwa, dobrostan, fajne ułożenie sobie życia, miłe życie tutaj ziemskie, ponieważ Chrystus mówi, że wywyższę was w potędze i świętości. Czym jest świętość? Świętość wskazuje na to, że nasza ojczyzna jest w niebie. Potęga i świętość realizują się przez służbę, krzyż i miłosierdzie. Tak dodam jeszcze konkretnie, akty miłosierdzia. Służba i miłosierdzie. To jest wywyższenie przez potęgę, czy w potędze i świętości, o której mówi Chrystus, miłosierny, którego woli mamy być posłuszni. I dalej pojawiają się słowa nam dobrze znane. No to jest właśnie czasami też dramat nas, katolików, że my znamy dokładnie Słowo Boże, to znaczy wydaje nam się, że znamy.
znamy Ewangelię, czy też wydaje nam się, że znamy, korzystamy z sakramentów świętych, czy też wydaje nam się, że korzystamy z sakramentów świętych. Mówię to wszystko do siebie, ponieważ jestem wielkim grzesznikiem i mi się wydaje czasami coś, co tak naprawdę jest dla mnie próbą duchową. To znaczy, nam się wydaje, że znamy te słowa, z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Czym jest iskra? Iskra jest mała i wręcz niezauważalna, tak? Więc jeżeli chcesz być iskrą, to musisz się pogodzić z tym, że będziesz czymś małym, niezauważalnym. To znaczy, o co chodzi konkretnie, jeszcze bardziej konkretnie niż konkretnie, chociaż bardzo konkretnie. Bycie iskrą to przede wszystkim nawrócenie własnego serca, ciągłe, codzienne nawracanie swojego serca i świadectwo wiary tutaj, w tej małej lokalności, w której jesteśmy, we własnej rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy. To nie wychodzenie na place i głoszenie Chrystusa. Oczywiście to też jest ważne, ale za słowem muszą pójść czyny. Chrystus mówi, nie mówi tutaj, będziesz ogniem, który rozpali cały świat, ale będziesz iskrą, kimś niezauważalnym. Może nam się wydawać, że nasza modlitwa różańcowa, na przykład tutaj o godzinie 5 rano codziennie, od ponad roku, długo, długo przed konfliktem na Ukrainie, modliliśmy się już o pokój na świecie, modląc się przez Królową Pokoju, prosząc ją o orędownictwo, prosząc ją, aby wymodliła pokój na świecie. Może nam się wydawać, że ta modlitwa różańcowa nic nie dała, albo że nam nic w życiu nie daje, no bo nic się nie zmienia i no właśnie po pierwsze po ludzku chcemy oceniać nasze życie, a Chrystus mówi przez Ewangelię i też przez Nowy Testament, że nie możemy oceniać własnych serc, nie mówiąc już o ocenianiu serc innych, co nie oznacza, że mamy ich czynów nie oceniać, absolutnie nie. Chodzi o to, że nie możemy własnego serca ani czyjegoś serca oceniać, bo nawet własnego serca nie znamy, bo nasze serca zna tylko Bóg. A zatem iskra jest tak malutka, tak niezauważalna, że rzeczywiście możemy nie dostrzegać owoców naszej modlitwy, naszych aktów pokuty, naszych aktów miłosierdzia. Komuś daliśmy kromkę chleba, może się wydawać, to nic nie zmienia. No kiedy spojrzymy z perspektywy nieba, kiedy już tam trafimy, mamy taką nadzieję, in spe, że wszyscy do nieba trafimy, to się okaże, że być może właśnie ten głodny, któremu daliśmy kromkę chleba, przez tę kromkę chleba zmienił swoje życie, bo uwierzył w dobroć Boga. Tak, trzeba na zło odpowiadać dobrem. I nie mam na myśli tego, że ten bezdomny był zły, tylko mam na myśli to, co się zaczyna na przykład już teraz dziać w kontekście przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Podobnie było 2 lata temu, na początku pandemii, kiedy... No, już nie będę wchodził w szczegóły, bo nie jest to kanał medyczny, ale zamiast aktów miłosierdzia weszliśmy... Nie mówię, że my wszyscy, nie mówię, że ty, czy tamten, ale mówię ogólnie, że zamiast aktów miłosierdzia szatan zwiódł nas w cynizm i egoizm, które są zaprzeczeniem służby Krzyżowi i zaprzeczają Krzyżowi, tak? I zaprzeczają Bożemu miłosierdziu. To znaczy, jeżeli wchodzimy w cynizm, egoizm, to nie jesteśmy ani iskrą, ani nie jesteśmy posłuszni Chrystusowi. Chociaż Chrystus nas miłuje, bo zobaczcie, te słowa polskie szczególnie umiłowałem, pojawiają się przed tym okresem warunkowym, czyli Chrystus mówi, ja was zawsze miłuję, natomiast jeżeli będziecie mi posłuszni, to wywyższę was w potędze i świętości. Do potęgi i świętości w znaczeniu biblijnym, czyli tak jak Chrystus mówi, będziecie posłuszni mojej woli, a ja jestem Jezusem Chrystusem miłosiernym. Nijak się mają egoizm, cynizm. To była pierwsza próba dla nas. Czasami mówi się o 3 dniach ciemności. Ja osobiście uważam, że te 3 dni ciemności, które pojawiają się na przykład w listach świętego Ojca Pio, to jest metafora. Ja nie znalazłem nigdzie w Piśmie Świętym jakichś dowodów na to, że mogą być 3 dni ciemności. Są pewne kryteria, na przykład definiowania proroctw Starego Testamentu. Kiedyś wam o tym mówiłem, może do tego sobie wrócimy. Kryteria nie wymyślone przeze mnie, ale wymyślone przez specjalistów, którzy w oryginale czytają Pismo Święte. Ja uważam, że te 3 dni ciemności to są tak naprawdę te 3 ostatnie lata, które zmieniły oblicze świata. I teraz jesteśmy, można powiedzieć, w 3. dniu ciemności, w 3. roku świętości, ale mówię, to jest moja interpretacja i może być tych dni, tych lat ciemności 50 albo 150. Jesteśmy próbowani przez te ostatnie lata.
uwaga, w służbie, miłosierdziu, które objawiają się w krzyżu. Tak czasami będziemy musieli czuć się jak ukrzyżowani. Mówiąc po ludzku, przepraszam, że użyję tego słowa, trochę jak frajerzy, że oto no, pomagamy innym, ale w sumie niczego z tego nie mamy. No właśnie, właśnie o to chodzi, że Chrystus dał się zabić na krzyżu i nic z tego nie miał. I co więcej, to my powinniśmy na tym krzyżu zawisnąć. No bo to my jesteśmy grzesznikami, a nie on. A zatem, żeby to jeszcze bardziej, jak to mówi Mateusz Borek, uplastycznić, to pozwólcie, że sięgnę teraz, bo my tak bardzo lubimy różne takie inicjatywy, prawda, akty pokuty, takie czy inne. One są oczywiście bardzo ważne, natomiast zewnętrzny akt pokuty, zawierzenia musi zawsze przenikać do naszego serca i oznaczać akt nawrócenia. No to pozwólcie, bo niektórzy mówią o intronizacji Chrystusa, że gdyby Chrystus został intronizowany, to nie byłoby wojny. No to pozwólcie, że sięgnę do ślubów jasnogórskich. Tam już coś, że tak powiem, obiecali. No były to bardzo uroczyste śluby jasnogórskie. Czy wywiązaliśmy się z tych ślubów, bo my chcemy kolejne podejmować inicjatywy. Mówię, one są bardzo ważne. Natomiast no, mamy jeszcze trochę jakby zaległości wobec Pana Boga i wobec tych różnych aktów zawierzeń, ślubów, których nie wypełniamy, nie wypełniliśmy. Pamiętajmy, rok temu Kościół dał nam jako błogosławionego prymasa tysiąclecia. Miało to się stać 2 lata temu. Niektórzy psioczyli na Kościół, prawda, masoński Kościół. Papież Franciszek chce ukryć prymasa tysiąclecia, nie lubi prymasa tysiąclecia, walczy z prymasem tysiąclecia. Jeżeli wierzymy w to, że Pan Bóg kieruje Kościołem, a przecież Chrystus powiedział, że powiedział do apostołów, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To wszystko, co dzieje się w Kościele i co Kościół ogłasza, mam na myśli teraz beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, dzieje się nieprzypadkowo, to znaczy Kościół tak zdecydował, żeby właśnie rok temu dać nam prymasa tysiąclecia, ponieważ być może powinniśmy wrócić do tego, co mówił prymas tysiąclecia, ale nie w formie różnego rodzaju memów obrzydliwych, z których tak naprawdę trzeba się spowiadać, powiem szczerze. Nie jestem kierownikiem duchowym, to jest moje widzimisię, teraz się przyznaję, to jest moje widzimisię różnego rodzaju memów skierowanych przeciwko uchodźcom, wycinków z pełnych przemówień kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mógłbym to nazwać trollingiem rosyjskim, ale taki bezczelny nie będę, chociaż bezczelny człowiek ze mnie niesamowicie. Natomiast wróćmy w takim razie, skoro lubimy te różnego rodzaju akty zawierzenia, śluby, do ślubów jasnogórskich. Cośmy tam naobiecywali? No to może sobie przypomnijmy, czy się z tego wywiązujemy. Uwaga, mówię to do samego siebie, chociaż nie żyłem w czasie składania owych uroczystych ślubów jasnogórskich. No to przecież żyli moi dziadkowie, rodzice i oni, jak rozumiem, również to obiecywali, a jest to związane również ze mną, ponieważ obiecali wychować mnie w wierze katolickiej. A zatem czy ja spełniam to wszystko, co ślubowałem w tych ślubach jasnogórskich? Posłuchajmy prymasa tysiąclecia, skoro tak chętnie się do niego odwołujemy. Jak tak sobie przypomnimy ostatnie lata polskiego Kościoła, ile wypowiedzianych aktów pokuty i zawierzenia, czy przekuły się one na akty nawrócenia naszych serc i akty miłosierdzia, to znaczy niesienie miłosierdzia Bożego, czyli niesienie Jezusa Chrystusa, tego, który zwycięża grzech. Pamiętajmy, że największa potęga Jezusa Chrystusa objawia się w Jego dobrowolnej śmierci na krzyżu. Nie panowaniu, nie rozdzielaniu, prawda, dóbr, że tak powiem, ziemskich, ale w panowaniu nad grzechem przez krzyż i zadaniu śmierci przez zmartwychwstanie. No właśnie, czas na okazywanie Bożego miłosierdzia. Przez ostatnie, wydaje mi się, miesiące od czasu, kiedy rozpoczęła się pandemia, przez niektórych został zmarnowany na szatańskie cynizmy i egoizmy. Możemy codziennie
intronizować Chrystusa, możemy codziennie zawierzać Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Natomiast jeżeli za aktem zawierzenia nie pójdzie akt pokuty, jeżeli akt zewnętrzny nie zostanie przebity, że tak powiem, w akt nawrócenia serca, to nic z tego nie będzie. Dlatego Maria w Fatimie mówi o konieczności nawrócenia Rosji, które dokona się przez poświęcenie jej i, tam jest i, komunię świętą wynagradzającą. Co oznacza komunia święta wynagradzająca? Oznacza nasze nawrócenie, akt zewnętrzny oznacza nasze wewnętrzne nawrócenie, czyli akt wewnętrzny. Możemy codziennie, nie wiem, sadzać Jezusa Chrystusa na złotym tronie pod Belwederem. Natomiast akty zewnętrzne nijak się będą miały do rzeczywistości i do naszego życia duchowego, jeżeli nie będą oznaczały nawrócenia, jeżeli nie będą oznaczały właśnie owego panowania przez służbę, krzyż i miłosierdzie. Mówię panowania, ponieważ to właśnie służba i miłosierdzie jest tym, co najbardziej upodabnia nas do Jezusa Chrystusa. Do Jezusa Chrystusa nie upodabnia nas nawet walka duchowa. Do Jezusa Chrystusa nawet nie upodabnia nas modlitwa, ale do Jezusa Chrystusa oczywiście i modlitwa, szczególnie modlitwa, czyli zwracanie się do Boga Ojca, tak jak to uczynił Jezus Chrystus w Ogrodzie Oliwnym, bardzo mocno upodabniają nas do Chrystusa, ale one nie wyczerpują naszego upodobnienia, bycia uczynionymi na Boże podobieństwo, jak przez akty służby, miłosierdzia i miłości. Żeby już nie glindzić, bo tam moje glindy, nie glindy, słuchajcie. O tak dodam jeszcze, że powinniśmy po prostu wrócić do czytania Pisma Świętego, wrócić do czytania Ewangelii, bo chyba od tego znowu trzeba zacząć pracę u podstaw. Ale Jasnogórskie Śluby Narodu, 26 sierpnia 1956 rok. Będę wam czytał tekst napisany przez prymasa tysiąclecia. Ten tekst został przez niego napisany, kiedy był jeszcze uwięziony w Komańczy. Coś my tu naobiecywali, słuchajcie, 3-4 strony są tych, przepraszam, że tak powiem, obiecanek. Bardzo przepraszam, że tak mówię. Ale te obiecanki są obiecankami dla tych, którzy tego nie dotrzymują. Tych, no właśnie, tych ślubów jasnogórskich. Natomiast chcemy na to spojrzeć nie na jak obiecanki. Nie traktujmy różnych aktów zewnętrznych jak tylko i wyłącznie akt zewnętrzny, to się na zewnątrz stanie i to się już samo stanie bez naszego zaangażowania. To byłoby sprzeczne z Ewangelią. Chrystus w Ewangelii mówi, że mamy Go naśladować, czyli mamy się zaangażować w sercem. W sercem, w Jego serce, przez niepokalane serce Maryi. A zatem, cośmy tu naobiecywali? Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, 26 sierpnia 1956 rok. Będę czytał tylko niektóre obietnice, które złożyliśmy, uwaga, u tronu Pani Jasnogórskiej. W bardziej symbolicznym miejscu się nie da. To znaczy, no, nie da się bardziej podkreślić, że nam zależy na wypełnianiu tych ślubów, jak pójście z nimi na Jasną Górę. I oto. Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam dziewicą, wspomożycielką wśród chwały i wśród straszliwych klęsk tylu potopów. Stajemy przed Tobą pełni, uwaga, skruchy, poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń ojców naszych. Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady, przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży, uwaga, budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Bezbronni są również ci, którzy docierają do nas jako bezbronni, ponieważ wygnani przez wojnę. Oni również są bezbronni. Słuchajmy dalej. Zwierciadło sprawiedliwości. Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości. Uwaga, sprawiedliwości. Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było, uwaga, nienawiści, przemocy i wyzysku. Tośmy obiecali.
matce naszej Jasnogórskiej. Uroczysty akt ślubów. Tośmy obiecali. Dalej. Przyrzekamy. No nawet nie obiecaliśmy. Przyrzekliśmy. Przyrzekliśmy. To jeszcze głębiej powinno się wpisywać w nasze serca. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie. Ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Uwaga, tu jest mowa dzielić się między sobą. Czy między nami mogą być również ci, którzy jakby nie należą do naszego narodu, ale tutaj przyszli, ponieważ uciekali na przykład przed wojną, a zatem przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie, nie tylko tam z łaski, prawda? Ja mówię to do siebie, nie mówię do nikogo, to nie jest zarzut wobec nikogo z was, ponieważ te zarzuty przede wszystkim kieruję do samego siebie, nawet to nie są zarzuty, tylko takie, no, przypomnienie o pewnych kwestiach ważnych, które obiecaliśmy Matce Bożej Częstochowskiej. Dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy. Tak, ja na coś zapracuję i ja to, co jest owocem mojej ciężkiej pracy, daję temu, kto nie włożył w to ciężkiej pracy. To znaczy, no można powiedzieć, po ludzku nie zasłużył, bo ja na to zapracowałem i mi się należy. Ale tu jest mowa o tym, że mamy się dzielić owocami naszej pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych. Jeżeli widzisz głodnego, to wtedy powinniśmy sobie przypomnieć, ale przyrzekliśmy, że ma nie być głodnych, bezdomnych i uwaga, płaczących. Jaka niesamowita, prorocza wizja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Płaczących. Co się dzieje? Bo zobaczcie na tych, którzy przybywają z Ukrainy. Z radością przybywają tutaj, tak żeby jeździć tramwajami, jak któryś troll, jeden trzeci czy piąty rosyjski napisał. Płaczących. Znaczy, myślę, że płaczu nie trzeba wyjaśniać, co oznacza płacz. Raczej w tym kontekście płacz nie jest czymś radosnym. I dalej. Zwycięska Pani Jasnogórska, przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy ból z naszymi wadami narodowymi. To od razu następuje po owym przyrzeczeniu, że mamy się dzielić owocami naszej pracy i ma pod naszym dachem nie być bezdomnych, płaczących i głodnych. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i, uwaga, sprawiedliwości społecznej. Tu jest mowa o sprawiedliwości społecznej. Myślę, że sprawiedliwości społecznej specjalnie nie trzeba wyjaśniać. I dalej. Tutaj już jednym ciurkiem czytam jedno po drugim, co nie jest przypadkowe, że jedne za drugimi takie przyrzeczenia, a nie inne następują. Królowo Polski, ponawiamy śluby ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Boga, Rodzico, Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej jasnogórskiej stolicy. O czym tu jest mowa? O czym tu jest mowa? Bo ja jestem taki trochę umysłowo ograniczony. O czym tu jest mowa? Że będziemy szerzyć w sercach naszych i na polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie. Skoro ostatnio pojawił się temat zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. To Maryja mówi, że Rosja nawróci się, jeżeli będzie zawierzona Niepokalanemu Sercu Maryi. To się dokonało w roku 1984. I siostra Łucja to potwierdziła, tak więc tutaj jakby nie ma w ogóle dyskusji na ten temat, bo siostra Łucja powiedziała, tak, to się dokonało i jakby ktokolwiek pytał, to niebiosa przyjęły poświęcenie Rosji z roku 1984, ale tam jest i Maryja mówi, i proszę was o komunię świętą wynagradzającą, czyli o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Obiecaliśmy w ślubach jasnogórskich, że będziemy szerzyć nabożeństwo do Ciebie, Maryjo. Tu jest ogólnie napisane nabożeństwo, a więc także w tym się mieści nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Jeżeli jest tak ogólnie napisane, no to znaczy, że tutaj Duch Święty chciał nam dać właśnie możliwość szerzenia tego czy innego nabożeństwa związanego z takim czy innym czasem. Dzisiaj mamy czas wyjątkowy,
ponieważ pierwsze soboty miesiąca jako nabożeństwo, zgodne z tym, co Matka Boża powiedziała siostrze Lucji, z tymi warunkami, czterema warunkami pierwszych sobot miesiąca, nie zostało wprowadzone i ten drugi element nawrócenia Rosji nie został do tej pory, minęło ponad 100 lat od objawień fatimskich, nie został zrealizowany w Polsce, tylko 30% parafii prowadziło nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, a na świecie to jest właściwie tylko Polska i Portugalia, chociaż jak ktoś z Was gdzieś tam mi zwrócił uwagę, że on mieszka w Portugalii, nigdy nabożeństwa do pierwszych sobót miesiąca, w pierwsze soboty miesiąca nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi nie widział. No i dalej. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia. Obiecaliśmy, że przyrzeczenia będziemy wprowadzać z pomocą Maryi w naszą codzienność. Czy te przyrzeczenia zostały spełnione? Lubimy przyrzekać, no tak mi się wydaje, lubimy różne akty zewnętrzne, inicjatywy takie czy owakie. Tu chodzi o to, o co powiedziała Matka Boża w Fatimie. O codzienny różaniec, nie tylko od czasu do czasu. I żeby to zakończyć też świętą siostrą Faustyną, to chcę Wam przeczytać, nie wiem czy znacie, szczególną wizję i zostawię ją zupełnie bez komentarza. Może Wy skomentujcie w komentarzach, co ona miałaby oznaczać. Jeszcze do tego wrócimy. Numer 1689, dzienniczka świętej Faustyny, która zapisała, słuchajcie, takie oto słowa. 8 maja 1938 rok. Dziś widziałam zatknięte w ziemi dwa słupy, bardzo wielkie. Jeden zatknęłam ja, a drugi pewna osoba S. M. z niepojętym wysiłkiem, zmęczeniem i usiłowaniem. A gdy postawiłam ów słup, dziwiłam się sama sobie, skąd miałam tyle siły. I poznałam, że nie własną siłą dokonałam tego, ale mocą z wysoka. Te dwa słupy były blisko siebie na przestrzeni tego obrazu i ujrzałam ten obraz zawieszony na tych dwóch słupach bardzo wysoko. W jednej chwili na tych dwóch słupach stanęła wielka świątynia i wewnątrz, i na zewnątrz. Widziałam rękę, która wykańczała tę świątynię, ale osoby nie widziałam. Wielkie mnóstwo ludzi było na zewnątrz i w świątyni, a strumienie wychodzące z najlitościwszego serca Jezusa spływały na wszystkich. Świątynia na zewnątrz i wewnątrz. Akty zewnętrzne, akty zawierzenia mają się przekładać, mają się przekuwać na akty pokuty, ale przede wszystkim na akty nawrócenia, ciągłego nawracania się, ponieważ komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Jeżeli chcemy się nazywać narodem wybranym, to wiedzmy, że tak jak naród wybrany izraelski otrzymał, skoro otrzymał taką łaskę bycia narodem wybranym, otrzymał również próbę 40 lat na pustyni. No nie wiem, czy teraz w tym kontekście chcemy być narodem wybranym. Ponieważ jeżeli posłuszna będzie Polska woli Chrystusa Miłosiernego, to Chrystus wywyższy ją w potędze i świętości. Czyli przez krzyż, służbę i miłosierdzie, świętości, wskazaniu na niebo, które jest naszą ojczyzną. Polecam Wam w tym miejscu taką książeczkę, która jest w sklepiku mocsłabości.pl. Jest to wywiad ze sekretarzem papieża Benedykta XVI. Na rozdrożu, jaka jest przyszłość naszej wiary? Ta niepozorna książeczka, niespecjalnie za gruba, taka, prawda, do chapnięcia, że tak powiem, w weekend. Daje nam wiele odpowiedzi. Możemy być pewni, że ten, który jest sekretarzem Benedykta XVI, ja uważam osobiście Benedykta XVI za człowieka świętego, za jednego z największych papieży teologów od czasów papieża Grzegorza Wielkiego, za człowieka, który
ma zmysł proroczy. Ktoś, kto tyle czasu przebywał i przebywa z Benedyktem XVI, wie dokładnie. Znaczy wie dokładnie, nie chcę mówić, że wie dokładnie, ale skoro stawia pewną diagnozę, pytając, jaka jest przyszłość naszej wiary, to znaczy stawia pewne pytanie, to za tym również idzie pewna odpowiedź. Jaka jest przyszłość naszej wiary? Kiedy jesteśmy właśnie, tak jak teraz, na rozdrożu? Polecam wam tę książeczkę. Ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Tu nawet sobie kilka takich fragmentów zaznaczyłem, ale nie chcę już was dzisiaj tutaj jakby przedłużać naszego spotkania, bo ktoś mi to ostatnio w komentarzu napisał. Słuchaj, weź rób filmy krótsze, bo godzina do gadania to już za dużo. Tak więc bardzo was serdecznie przepraszam, że znowu dzisiaj tyle gadania było. Niech resztę dopowie ten, który widzi, że jesteśmy na rozdrożu. Jaka jest przyszłość naszej wiary? Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Widzimy się codziennie o 5 rano tutaj na naszym różańcu na żywo razem z Królową w Pokoju. Ten różaniec trwa już od ponad roku, jest nas codziennie rano kilka tysięcy osób z całego świata. To jest fenomen różańca, który prowadzi Maryja, bo ona z nami modli się, ale też i za nas się modli. Wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.